zło, które jest do zniesienia, niż wyprostować swoje ścieżki przez usunięcie form, do których przywykli. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ludzie łatwo wybaczają, nie rozumieją, co im robią. To epokowa chwila. Zachód może popaść w samozadowolenie, więc stanie się zbędny, albo odegra ważną rolę w przyszłości. Banki postąpiły nagannie. Dlatego oburzano się na chciwość bankierów, gdy daliśmy im pieniądze na pomoc innym, oni zaś wypłacili sobie premie. Za rekordowe straty? Dziś władają nami korporacje, którym na ogół nie zależy na Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, co się stało ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy zaczęło się zło? Od dyskotek? Donny Summer? Co zabiło Amerykę? Przyszła pora odpłaty. Nieokiełznany system finansowy. Szalona przemoc. Miliony w biedzie. Grożąca katastrofa ekologiczna zbiegły się w czasie, kiedy rządy, religie i ekonomiści przysnęli. Wojna, zabór, głód i śmierć. Zbliżają się czterej jeźdźcy. Czterej jeźdźcy apokalipsy, część pierwsza. Ten film nie szuka spisków, nie szerzy strachu, nie obwinia bankierów i polityków. Kwestionuje system, który stworzyliśmy, i wskazuje sposoby naprawy. Przez stulecia systemy subtelnie zmieniano, poddawano manipulacjom, a nawet wypaczeniom, często na potrzeby nielicznych. Godziliśmy się na te zmiany. Człowiek potrafi przeżyć wszędzie, ale cecha, która zapewniła nam przetrwanie, również nas ogranicza. W większości społeczeństw elita stara się pozostać u władzy. Dokonuje tego nie poprzez kontrolę środków produkcji, jakby powiedzieli marksiści, to znaczy pieniędzy, lecz przez kontrolowanie tak zwanej mapy wyobrażeniowej, czyli tego, jak myślimy. Dlatego najważniejsze jest nie to, o czym mówi się publicznie, tylko tematy przemilczane. Od stuleci władcy manipulowali naszą mapą wyobrażeniową. W roku 1989 Tim Berners-Lee, programista, doprowadził do pierwszego połączenia serwera z klientem. Narodził się internet.
Zalało nas tsunami darmowych, zawsze dostępnych informacji. Truk, który zawdzięczamy Gutenbergowi, odebrał władzę nad mapą wyobrażeniową klerowi i królom. Dziś internet wpływa na rządy, bankowość i media. Możemy dokonać zmian. Ale najpierw musimy zrozumieć to, co od tak dawna zbywano milczeniem. Poznajmy więc kontekst dzięki ludziom, którzy mówią prawdę, gdy większość żyje złudzeniami, bo zrozumienie przynosi wolność. Imperia. Każda potęga sama siebie zniszczy, jeśli uparcie będzie starała się dokonać niemożliwego. Stephen Wissinger. Pod koniec II wojny światowej wytwarzaliśmy 50% światowego produktu brutto. Rocznie produkowaliśmy 54 tysiące samolotów i 7 tysięcy statków. Byliśmy nowym Rzymem. Świadomi tego, w 1947 roku opracowaliśmy system władzy w formie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Sprawdził się w okresie zimnej wojny. Od tego czasu nic nie zrobiliśmy, co pokazuje, że nie rozumiemy nowego świata. Nie znamy dokładnej daty początku i końca imperium, ale każde umiera. Zachód jeszcze nie pogodził się z osłabieniem przewagi. W każdym imperium u jego schyłku plemiona, wojsko i organizacje, pod pozorem odrodzenia i często od środka, odbierają mu wpływy. Generał brygady, Sir John Glubb, żołnierz, dyplomata i podróżnik, w eseju Losy imperiów analizuje cykl życia imperiów. Stwierdził, że wiele je łączy. Zwykle cykl imperium trwa 250 lat, czyli 10 pokoleń. Od grupy pionierów po rozpustników, którzy są ciężarem dla państwa. W życiu imperium wyróżniamy epokę wypraw, podboju, handlu, wpływów, intelektu. Ostatnia to epoka dekadencji, czyli chleba i igrzysk. We wszystkich imperiach wygląda tak samo. Niezdyscyplinowane liczne wojsko, ostentacyjne popisy dostatkiem, przepaść między bogatymi a biednymi, życie na koszt państwa, obsesja na punkcie seksu. Najpowszechniejszą cechą jest dewaluacja pieniądza. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania już dawno zrezygnowały z parytetu złota czy srebra. Rzym był taki sam. Zaczęło się od rozsądnej zasady, bicia srebrnej monety. Denar ulegał stopniowej dewaluacji. W końcu był miedziany, pokryty warstewką srebra, ścieraną, gdy moneta przechodziła z rąk do rąk. Senatorom, którzy na początku reprezentowali lud, zależało jedynie na obłowieniu się, gdy dorwali się do władzy. Bogactwo imperium zawsze budzi zachwyt, ale ukrywa nieokiełznane pragnienie władzy i dóbr materialnych. Dlatego w miejsce obowiązku i służby publicznej mamy przywódców i obywateli walczących o łupy. Występują u nas wszystkie znane z historii objawy zmierzchu imperium. Część z nich ma ostrzejszy charakter.
Kryzys ekonomiczny zawsze towarzyszy schyłkowi imperium. Uwagę obywateli Rzymu odwracały igrzyska gladiatorów. Gdy w ludzie wrzało, politycy urządzali wielkie zawody z tłumem gladiatorów. Robimy to samo. To charakterystyczna cecha upadku imperium. Weźmy choćby Stany Zjednoczone. Widzimy olbrzymi nacisk na programy telewizyjne, które odwracają uwagę ludzi od tego, co się dzieje. Sport spełnia w tym ważną rolę, jak niegdysiejsi gladiatorzy. Wprowadzono nas w letarg, na który się godzimy. Tak jak nasze gwiazdy sportu, rzymscy woźnicy rydwanów zarabiali olbrzymie sumy. W drugim wieku naszej ery Gajusz Apuleiusz Diokles zebrał 35 milionów sestercji, czyli równowartość wielu miliardów dolarów. Co dziwne, w epoce schyłkowej inny zawód również otaczany jest przesadnym kultem. W rzymskim, otomańskim i hiszpańskim imperium uwielbiano kucharzy. To typowy koniec imperium. Szło nam tak wspaniale. Po raz ostatni upajaliśmy się chwilą. Czuliśmy się cudownie, ale to zniknęło. Wszyscy szukamy tego poczucia. Może będą to najlepsze potrawy, stroje, muzyka, filmy, reality show albo czasopismo. Nie możesz się nasycić tym, co zbędne. Potrzebujesz silnych przekonań moralnych, by królowała godność. Przeważa apatia i amoralność, nawet polityczna. Większości na niczym nie zależy. Czyli mamy do czynienia z naturalną entropią. Każdy żywy organizm, a takim jest także imperium, z czasem umrze. Pytamy, jak? Po serii brutalnych wydarzeń? Czy będzie konało przez dłuższy czas? Pokolenie powojenne urodziło się w epoce dekadencji. Być może nieświadomie złamało umowę międzypokoleniową. Przez niepohamowaną konsumpcję, windowanie cen nieruchomości i pogoń za wieczną młodością roztrwonili dziedzictwo następców. Moje i następne pokolenie zapomniało o zwrocie w preambule do konstytucji i potomność. Myślimy tylko o sobie. Pokolenie powojenne, do którego należę, dopuściło się największego marnotrawstwa zasobów w historii ludzkości. Mamy tanią ropę naftową, lepiej mówić o taniej energii, a także mnóstwo idei. Wybraliśmy system i utrzymujemy go, choć jest jednym z najgorszych sposobów wykorzystania dobrodziejstw, które otrzymaliśmy. Drogo za to zapłacimy. Ludzie są niekonsekwentni i paradoksalni. Liczymy na pokój i nieśmiertelność, ale wymyślamy coraz to nowe sposoby niszczenia innych. Stać nas na dobroć i szlachetność oraz na przerażające potworności. Ludzie są złożonymi istotami. Na przykład w tej chwili działamy w sposób, który sprawi zapewne, że nasze wnuki czeka straszliwa tragedia. Świadomie przyspieszamy jej nadejście, chociaż kochamy wnuki. Znacie większą sprzeczność? Pomimo rozwoju ekonomicznego ostatnich 50 czy 70 lat, czyli od zakończenia II wojny światowej oraz uprzemysłowienia, nie rozwiązaliśmy problemu biedy i głodu. Każdej nocy miliony ludzi kładą się spać bez posiłku, a inne miliony wyrzucają jedzenie. Marnotrawstwo,
a z drugiej strony ubóstwo. Niedożywienie, a z drugiej strony otyłość. Cóż za system stworzyliśmy? Czemu przy takim rozwoju wiedzy nie potrafimy sprawiedliwie podzielić bogactwa? Dlaczego ludzkość stworzyła wadliwy system kierowania państwem i gospodarką, który służy nielicznym kosztem wielu? Czemu brakuje nam woli, aby zmienić podłą strukturę społeczną, pozwalającą na takie ubóstwo w erze obfitości? Chciwość jest podstawą niemoralnej gospodarki. Problem nie polega na tym, że na świecie mamy za mało. Ludzie mówią, jest bieda, trzeba się bogacić. Jak powiedział Mahatma Gandhi, na świecie wystarczy na potrzeby wszystkich, ale zabraknie dla chciwości niektórych. Może nie chodzi tylko o chciwość, lecz o cały system. Bankowość. Gdy grupa ludzi żyje z rabunku, z czasem stworzy system prawny, który go zalegalizuje, oraz nakazy moralne, które go gloryfikują. Frédéric Bastiat. Świetnie nam się wiedzie jako cywilizacji. Nadeszła rewolucja przemysłowa i ją przeżyliśmy. Zbudowaliśmy nowoczesną machinę wojenną i też ją przeżyliśmy. Stworzyliśmy system bankowy. Ciągle się z nim męczymy, ale dobrze nam idzie. Widziałem to pracując przez 7 lat na Wall Street. Powiedzmy, że osoby, które pracują w rzeźni, zostają wegetarianami. Pracujesz na Wall Street, widzisz, jak banki, takie jak Goldman Sachs, JP Morgan, robią pieniądze, a potem na widok pieniędzy cię mdli. Jak powiedział Henry Ford, gdyby ludzie wiedzieli, co knuje bankowość, jutro wybuchłaby rewolucja. Większość uważa, że bank pożycza ci pieniądze, które ktoś wcześniej wpłacił na konto. Tymczasem bank komercyjny tworzy pieniądze z niczego i pożycza na procent. Jeśli to robię, czyli drukuję banknoty w domu, nazywa się to fałszerstwem. Jeżeli księgowy dopisuje kwoty, mówi się o fałszowaniu ksiąg. Bank robi to całkowicie legalnie. Jeżeli pozwalasz na legalizację fałszerstwa, pojawią się problemy gospodarcze, na które nic nie poradzisz. Prywatne banki tworzą pieniądze z niczego i pożyczają na procent. Brzmi to absurdalnie. Kiedy mówię to podczas wykładów na pierwszym roku, studenci mi nie wierzą. Musisz powtarzać w kółko, banki naprawdę tworzą pieniądze. Studenci mają rację, to absurd i słusznie wątpią, że tak się dzieje. Ale tak jest. Lobby bankowe jest potężne. Powie, nie chcemy zmiany systemu, zarabiamy na nim krocie. Oto co zrobimy. Przekonamy ludzi, że to ich wina. Dostają zbyt wysokie pensje, stąd rośnie inflacja. Albo spekulują na nieruchomościach, dlatego rosną ceny domów. Nie przyznają się, że ceny rosną, bo banki tworzą pieniądze z niczego i wpompowują je w gospodarkę. Skąd wziął się system, w którym banki mogą tworzyć pieniądze? W roku 1971 prezydent Nixon wstrzymał wymienialność dolara na złoto i wprowadził pieniądz fiducjarny. Dolar, funt, euro to waluty rządowe. Nazwa pochodzi od łacińskiego rzeczownika fides, czyli wiara. Na mocy ustawy rządowy środek płatniczy jest pieniądze. Gdyby nie to oraz fakt, że w tej walucie płacimy podatki, banknot dolarowy czy komputerowy znaczek, który go symbolizuje, byłyby bez wartości. Tylko rząd może drukować pieniądz fiducjarny.
Ale banki mogą go tworzyć, pożyczając pieniądze. Od 40 lat, kiedy ten system stał się światową normą, gwałtownie wzrosła ilość pieniędzy na rynku, najbardziej w historii świata. Ale kto na tym korzysta? Oczywiście ci, którzy wprowadzają pieniądze do obiegu, czyli rządy i banki. Następnie przedsiębiorstwa i osoby, które dostają je pierwsze. Mogą je wydać, zanim pod wpływem pojawienia się w obrocie nowych pieniędzy wzrosną ceny towarów. Innymi słowy, zdobywają usługi i produkty taniej. Ale ceny wkrótce rosną, a więc właściciele domów czy akcji odnotowują zysk bez konieczności usprawniania firmy czy remontu nieruchomości. Prowadzi to do powstania bańki spekulacyjnej. Co z osobami na dole piramidy, które mają stałe dochody, mieszkają na wsi albo oszczędzają? Zanim dotrze do nich nowo stworzony pieniądz, wzrosną ceny rzeczy, które chcą kupić, spadnie siła nabywcza oszczędności, a pensje się nie zmienią. Część zdecyduje się na debet, żeby było ich stać na to, co kiedyś mogli kupować. Czyli muszą pójść do banku. Ten proces tworzenia pieniędzy prowadzi wyłącznie do przejścia zasobów z dołu na górę piramidy. W ten sposób przepaść między bogatymi a biednymi powiększa się coraz bardziej. Gdy odchodzisz od waluty wymienialnej na złoto i wprowadzasz pieniądz fiducjarny, razem z systemem rezerw częściowych tworzysz dług szybciej niż zdołasz wyprodukować towary na jego pokrycie. Ostatecznie wpadniesz w niewolę długów. Do tego doszło w Stanach Zjednoczonych. Na każdego dolara produktu narodowego brutto muszą tworzyć 5,5 dolara długu. Tak się dzieje, kiedy gospodarka przewróciła się właściwie do góry dnem. Oczywiście rząd rozwiązuje wszystkie problemy, zaciągając większe długi. Nie stworzysz dość pieniędzy bez pokrycia. Możesz drukować banknoty do woli, ale nie wydrukujesz bogactwa. Nie wyjdziesz z długów, zaciągając kolejne. Gdybyśmy mogli drukować dostatek, Zimbabwe byłoby najbogatszym państwem na Ziemi. Wiemy, że nic z tego. 97% pieniędzy krążących w obiegu to kredyty. Francuski filozof Voltaire powiedział: banknoty wrócą do swojej przyrodzonej wartości, czyli zera. Przez trzy pokolenia świat obserwował walkę kapitalizmu z komunizmem. W latach 80. ubiegłego wieku gospodarka Związku Radzieckiego się załamała i niepodzielną władzę objął tak zwany kapitalizm. Przed rokiem 1989 mieliśmy bitwę komunizmu z gospodarką rynkową. Dominowało nastawienie: nie obnażajmy słabości gospodarki rynkowej, to zbyt ważna potyczka. Nie krytykujmy naszej drużyny, kiedy z nimi walczymy. Oni kierowali się społecznym autorytaryzmem, nie dbali o dobro społeczeństwa. Nie trudno było wybrać, kto jest lepszy z tych dwóch. Komunizm przegrał z wielu powodów. Niskiej wydajności, łamania praw człowieka. Kapitalistyczny Zachód popadł w triumfalizm. Nasz przeciwnik został pokonany, czyli wszystko robimy właściwie. Ale oba systemy starały się osiągnąć niemożliwy cel, wieczny wzrost. Oba więc przegrają. Jeden padł pierwszy. Kapitalizm ulegnie później. Albo już ginie. Ameryka znalazła się w interesującej sytuacji.
Od 200 lat jej historia, kultura i państwowość opierały się na założeniu, że można sięgać do zasobów. Gdy pojawiał się problem, powiększałeś placek. Jedź na zachód, młodzieńcze. Upiecz większy placek, każdy dostanie większy kawałek. Dziś zasoby na świecie się kurczą. Trzeba będzie podzielić placek i zadać ludziom ból. Do tego Ameryka nie jest przygotowana. Dlaczego państwo tak daleko odeszło od zamysłu ojców założycieli? Czemu tak wypaczono amerykańskie marzenie? Od 30-40 lat kapitalizm przybrał skrajną formę. To wywodzi się od Miltona Friedmana ze szkoły chicagowskiej, Ronalda Reagana, Margaret Thatcher oraz przyjmujących ich zasady. Zachęcali ludzi do brania dużych kredytów i prywatyzacji. Miał być mniejszy rząd, ale jest większe wojsko, czyli wzrastają wydatki państwowe. Deregulacja, pozbycie się ustaw, do których muszą się stosować ludzie kierujący korporacjami. Jakbyśmy nagle mieli uwierzyć, że osoby stojące na ich czele nie potrzebują regulacji, bo są bóstwami. Milton Friedman i tak zwani Chicago Boys, propagujący neoklasycyzm, pokonali tradycyjne rozumienie ekonomii i stworzyli podstawy tego, co dziś nazywamy kapitalizmem. Istnieją dwa konkurujące ze sobą podejścia do ekonomii, określające, jak ludzie kierują światem i dzielą bogactwo. Szkoła klasyczna i neoklasyczna. Szkoła klasyczna zakłada mniejszy wpływ rządu i większą autonomię jednostki oraz przyjmuje, że ludzie nie potrafią funkcjonować bez zasobów naturalnych. Szkoła neoklasyczna mniej liczy się z zasobami naturalnymi. Uważa, że rząd powinien dyrygować gospodarką, rozwiązywać problemy społeczne, a wolnemu rynkowi pozostawić dystrybucję bogactwa. Szkoła neoklasyczna wyłoniła się 100 lat temu z potrzeby chronienia stanu posiadania jej założycieli. Czyli stosowane przez nią modele matematyczne i założenia nie mają związku z rzeczywistością. Opierają się na tym, co być powinno. Szkoła klasyczna wychodzi od tego, co jest. Modele neoklasyczne, popierane przez duże korporacje, wykorzystano do uprawomocnienia finansowania globalistycznej gospodarki. Ekonomia neoklasyczna, propagowana przez Reagana i Thatcher, dominuje dziś, gdy rządy podejmują decyzje. W Stanach Zjednoczonych mówimy o rewolucji Reagana. Patrząc szerzej, to rewolucja Reagana i Thatcher. Dokonała wielkiej zmiany w strukturze władzy oraz znaczącego przesunięcia, gdy idzie o możliwości i bogactwo. To nie biedni dali bogatym, działo się to wśród ludzi zamożnych. Dzięki temu sektor finansowy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wielkiej Brytanii i innych krajach, przynosił znacznie wyższe dochody. Zarobki w nim wzrosły. Nie tylko pensje, ale również premie. Na podstawie danych możemy stwierdzić, że doszło do bezprecedensowego w dziejach ludzkości transferu środków do bankowości. W roku 1932, po wielkim krachu na giełdzie, uchwalono ustawę Glassa-Steagalla, aby chronić społeczeństwo. Oddzielała banki komercyjne od inwestycyjnych. Minęło 67 lat. W roku 1999 prezydent Clinton pod wpływem sekretarza skarbu Larry'ego Summersa i jego poprzednika Roberta Rubina uchylił tę ustawę. Banki znów mogły brać pieniądze zwykłych klientów i spekulować na czym tylko chciały. Wall Street stało się szczególnym rodzajem kasyna. Niestety nie takim, jakie działają w Las Vegas i są legalną formą rozrywki. To kasyno wywiera negatywny wpływ na całe społeczeństwo. Rzecz nie w tym, że przegrasz pieniądze podczas kilku szalonych nocy. To, jak te organizacje tracą pieniądze, wpływa na całe społeczeństwo, powodując masowe bezrobocie. Ten niepohamowany hazard niemal doprowadził do załamania światowy system finansowy. Banki tak wielkie, że ich obroty przekroczyły produkt narodowy brutto wielu państw, nie mogły upaść.
Bankierzy przyszli do zaskoczonych i nieprzygotowanych rządów. Musicie nas uratować. Potrzebujemy pieniędzy. Jeśli ich nie dacie, wszystko się rozsypie. Co zrobicie z dziesiątkami milionów ludzi, którzy stracą oszczędności na kontach? To grozi rewolucją. Dawajcie kasę. Pożyczcie pieniądze, zróbcie coś z niczego i dajcie je nam. Tak rozwiążemy nasze problemy i nie zatoniemy. Pewnego dnia Hank Paulson stanął przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i powiedział: dajcie $700 miliardów dziś, albo pożałujecie. Czy ten system możemy nazwać kapitalistycznym? W kapitalizmie rząd powinien być mały. Dziś państwo się rozrosło i wszędzie się wtrąca. Firmy i osoby powinny funkcjonować na wolnym rynku. Dobre przedsięwzięcie nagradza dochód, złe bankructwo. Podczas kryzysu bankowego w roku 2008 zobaczyliśmy zachodnią gospodarkę podzieloną w zaskakujący sposób. Socjalizm dla bogatych, kapitalizm dla biednych. W Ameryce banki w kłopotach wyratował rząd. To socjalizm. Ludzie tu z nim walczą, tymczasem to najbardziej socjalistyczny kraj świata. W rzeczywistości nie jest to system kapitalistyczny. Bogaci popełniają błąd, lecz nie zostają ukarani. Biedni jak najbardziej. Albo gorzej, nie popełniają błędów, ale muszą płacić za potknięcia bogatych. Kiedy podatnicy odpowiadają za nieudane spekulacje bankierów, zamiast gospodarki w służbie ludzi mamy człowieka na usługach amoralnych organizacji finansowych. Alan Greenspan, szef Rezerwy Federalnej, czyli Fed, po zamachach z 11 września obniżył stopy procentowe, aby zachęcić do pożyczania. Bankierzy potrzebowali nowych klientów, żeby gotówka napłynęła do systemu, który stał się światową piramidą finansową. Te nowo stworzone pieniądze trafiły na rynek nieruchomości, wywołując bezprecedensową inflację, a ceny domów bez końca rosły. Młode matki musiały wrócić do pracy, aby spłacać pożyczki hipoteczne. Marzenie o dobrobycie polegało na spekulacji. Rynek mieszkaniowy na Zachodzie nie polega na własności domu. Istnieje tylko po to, aby przeciętni ludzie mogli sobie jakoś poradzić, a nie zapewniają im tego pensje. Wokół niego stworzyliśmy wielką bańkę gospodarczą, która wchłonęła olbrzymi kapitał. Zabiera go z tych gałęzi, gdzie posłużyłby innowacjom i przeznacza na spekulacje, pozostaje więc bezproduktywny. Niemcy nie dostrzegają związku między posiadaniem domu a skłonnością do demokracji. Wielu ludzi wynajmuje tam mieszkania i są z tego zadowoleni. Ale Reagan i Thatcher popychali obywateli do kupowania domów w innym kontekście. Na tym polega problem. Jeśli popchniesz do tego człowieka, który nie jest na to przygotowany, wciśniesz mu niekorzystny kredyt, a on nie rozumie, w co się pakuje, skutki będą opłakane. Właśnie to doprowadziło po części do kryzysu mieszkaniowego w Stanach Zjednoczonych. Tu nie chodzi o demokrację, to był zły pomysł ekonomiczny. W Stanach Zjednoczonych około roku 2000 dokonał się przełom, kiedy bankierzy odkryli, że biedni są uczciwi. Zdali sobie sprawę, że biedni żyją według innych zasad niż bogaci. Uważają, że pożyczone pieniądze należy oddawać.
Ci ludzie będą się starali spłacać kredyty, nawet jeśli zostali oszukani i są wyższe niż się spodziewali, a ich nie stać na raty. Sporządzając umowy kredytowe z ruchomymi stopami, banki od początku wiedziały, jakie spowoduje to problemy, kiedy klienci nie będą mogli spłacić pożyczek hipotecznych. Oprocentowanie rosło, ludzie rezygnowali z kupna żywności, wysłania dzieci do liceum czy koledżu, a zła sytuacja tylko się pogarszała. Banki dopuściły się zmowy przestępczej, żądając więcej od czarnych i latynosów. Banki poparte przez administrację Busha skrzyknęły się razem, żeby nie dopuścić do oskarżenia o nakładanie wyższych stawek i wykorzystanie mniejszości rasowych. Takie pożyczki oferował jeden z największych banków w mieście, Wells Fargo. Wybrał mniejszości w mieście, dał klientom kredyty, na które nie było ich stać, w rodzaju subprime, czyli droższych w obsłudze i mniej korzystnych. Przed klientem ukrywano te praktyki, umieszczając informacje drobnym drukiem w skomplikowanych umowach, aby bogaciła się tylko jedna strona. W wielu społecznościach afroamerykańskich żyjących w tym mieście obserwowaliśmy ożywienie i rozkwitanie dzielnic. Kiedy Wells Fargo odbierał domy klientom, którzy nie mogli spłacać pożyczek subprime, sytuacja w tych dzielnicach znacznie się pogorszyła i ożywienie się skończyło. Nie dostrzegają sedna problemu. Gdy zajrzysz do środka, widzisz, na czym polega sprawa. Oni pozostają z boku, jakbyś patrzył na okładkę książki. Jeżeli jej nie otworzysz, nigdy się nie dowiesz, o czym opowiada. Oni martwią się tylko o siebie. To złe, bo gdyby zajrzeli w swoje serce, chcieliby pomóc. Wydarzenia w Baltimore są jednym z przykładów tego, co dzieje się na całym świecie. Zdemaskujemy tę niesprawiedliwość, przyznając, że to kwestia rasowa. Głębsza analiza ujawni, że chodzi o coś wykraczającego poza rasę. To zysk. To nie przypadek, że deregulacja instytucji finansowych tak źle się skończyła. Ta branża zatrudnia po 5 lobbystów na jednego członka kongresu. Płacą 5 osobom, żeby przekonywały każdego kongresmena, aby uchwalili ustawy korzystne dla bankowości. Zrozpaczeni biedacy nie mają pieniędzy. Nie wynajmą 5 lobbystów na jednego kongresmena. Tak działa nasza demokracja. Nierówność na boisku. Sektor finansowy zdobył niezwykłą władzę, częściowo poprzez wpłaty na fundusze partyjne, ale głównie przez kontrolę ideologiczną. Przekonał ludzi, że banki są dobre, większe banki nawet lepsze, a najlepsze banki pozbawione nadzoru. To podstawa tego, co nazywamy korytarzem Wall Street Washington. Jeśli szukamy dowodu, kto włada Waszyngtonem, dostaliśmy go, kiedy dofinansowano upadający bank Lehman Brothers. 80% społeczeństwa było przeciwne dofinansowaniu, mimo to kongres je zatwierdził. To moim zdaniem pokazuje, że jest pod kontrolą banków. Nie ma mowy o dobrej demokracji, jeśli grupa firm czy branża stwierdza, nasz interes jest ważniejszy od dobra kraju. Jak do tego doszło? Prosto. Dzięki roli wpłat na kampanię i lobbingu w amerykańskiej politycznej strukturze. Mamy ułomną demokrację. To rozwinięta oligarchia. Sprawuje władzę dzięki wpojeniu ludziom przekonania, że potrzebujemy bardzo słabej kontroli nad 6 największymi bankami w Stanach Zjednoczonych w takiej formie. Jeśli spróbujesz to zmienić, dojdzie do najróżniejszych okropieństw.
Wyjaśniają ci, że to nie szantaż, chociaż takie sprawia wrażenie. Po prostu taki jest świat, nic na to nie poradzisz. Ojejku, czyli trzeba z nimi współpracować. Bardzo sprytne. Fed lobbuje na rzecz komercjalnego systemu bankowego. Gdy mówisz, że chcesz kontroli nad Fedem, to jakbyś domagał się samoregulacji sektora finansowego i Wall Street. Tymczasem Wall Street może zawetować nominację szefa rezerwy federalnej. Gdy dajesz Wall Street prawo weta nad nadzorem, kiedy wybierasz strażników bankowości spośród samych banków, daruj sobie nazywanie tego kontrolą. To jest deregulacja, a określanie tego mianem regulacji będzie używaniem orwellowskiego podwójnego myślenia. W demokracji rządzą wszyscy, w plutokracji bogaci. W państwie plutokratycznym mamy nierówność ekonomiczną, awans jest utrudniony. Z powodu wyzysku mas robotnicy nie mogą wyrwać się z biedy. Na początku XX wieku obalono system, w którym bogatsi mieli więcej głosów niż biedni. Ale dziś lobbyści usunęli tę zasadę. System polityczny w Stanach Zjednoczonych służy potrzebom bogatych. Tak zwana machina Goldmana Sachsa polega na używaniu zysku do kupowania wpływów w Waszyngtonie, aby zmieniać ustawy, żeby ułatwić robienie pieniędzy na Wall Street, za które kupuje się wpływy w Waszyngtonie. To samowzmacniająca się machina nadużyć, która rozrasta się jak pasożyt na gospodarce i zabije gospodarza. Goldman Sachs, jeden z najbardziej wpływowych banków inwestycyjnych świata, słynie z twierdzenia, że krzewi dzieło Boże. Jego byli pracownicy piastują wpływowe stanowiska w rządach i bankach centralnych. We wrześniu 2008 roku, na miesiąc przed krachem na giełdzie, zmienił status z inwestycyjnego na komercyjny. Mógł więc ubiegać się o ochronę państwa. Przykład socjalizmu dla bogatych. Pracownicy Goldmana Sachsa spisują się doskonale. Mają za zadanie zdobywać pieniądze. Rabusie wyglądają przy nich na dyletantów. Legalnie kradną wielkie sumy. System im na to pozwala. W ostatnich latach sprzedawali opcje pożyczek hipotecznych, o których wiedzieli, że nie są nic warte. Podsuwając je nieświadomym klientom, zarobili górę forsy. Równocześnie ubezpieczali się od straty, bo wiedzieli, że oferują zgniłe jaja. Zawarli umowy dotyczące tych transakcji i wielu innych w potężnej firmie AIG. Ubezpieczała Goldmana Sachsa na wypadek, gdyby polegli przy tych interesach. Podczas upadku amerykańskich kredytów subprime, dwaj brokerzy banku Goldman Sachs zarobili 4 miliardy dzięki tzw. krótkiej sprzedaży kiepskich pożyczek hipotecznych. Bank nazwał ich pozycję wielkim shortem i inwestował wbrew interesom własnych klientów. Senator Carl Levin wezwał Lloyda Blankfeina, prezesa banku, aby zeznawał pod przysięgą przed podkomisją senacką. Wiele mówi się o rzekomej wielkiej, krótkiej sprzedaży pożyczek hipotecznych Goldmana Sachsa. Tymczasem nie zajmowaliśmy się w znaczący sposób dokonywaniem krótkich sprzedaży na rynku nieruchomości w roku 2007 i 2008. Nie mieliśmy wielkiego shortu, ani nie inwestowaliśmy wbrew interesom naszych klientów. Wielki short przyniósł bankowi w roku 2007 miliardy dolarów. Ten skok uszedł im na sucho. Wrócili jeszcze potężniejsi i bogatsi. Największe zyski w historii banku, olbrzymie premie. Świetnie im idzie. Tymczasem nie przynosi to żadnej korzyści gospodarce. Czy budzi sprzeciw, kiedy utalentowani ludzie zarabiają krocie, jeśli dają światu coś nowego i ważnego, gdy wiele przy tym ryzykują za własne pieniądze i zapewniają dostatek wszystkim?
and actually bring greater prosperity for all. Na wolnym rynku, jeśli mam świetny pomysł, na przykład samochód na słomę, i go wyprodukuję, zapewne chcę na tym zarobić. Jeżeli rynek stwierdzi, na Boga, toż to najlepsze auto, jakie wynalazła ludzkość, zarobię miliardy. Służę nie tylko sobie, ale też wszystkim, którzy potrzebowali środka transportu. Oto wspaniałość wolnego rynku, paradoks. Służysz sobie, a zarazem innym. O to chodzi. Ilu obywateli osiągnęło większy dobrobyt dzięki premiom bankierów? Wiceprezes banku Goldman Sachs i jego rzecznik, Lord Griffith, wypowiadając się na tle katedry Świętego Pawła w Londynie, ujawnił, co naprawdę myślą bankierzy. Ten gorliwy chrześcijanin bronił gigantycznych premii. Nie ulegam rozpaczy, jestem człowiekiem nadziei. Uważam, że musimy tolerować nierówność, aby zapewnić wszystkim większe bogactwo i możliwości. Chrześcijaństwo głosi, chyba także islam, a na pewno judaizm, że dobrobytem i pieniędzmi należy się dzielić. Nie zabierzesz ich ze sobą. Z tego wynikają zasady sprawiedliwej gospodarki. Zatraciliśmy tę postawę. Ludzie gromadzą coraz więcej. Uważam, że to oburzające, gdy ludzie stracili domy, bo wyrzucono ich z pracy i nie spłacali pożyczek hipotecznych. Dostali je od bankierów, którzy popełnili błąd, ale wypłacono im olbrzymie premie. To jest złe i nie mogę zrozumieć, dlaczego nie robimy wokół tego większego hałasu. Kiedy bogaci mówią, że wzbogacili się przez te bezczelne rabunkowe metody, jest to wyrachowana propaganda, którą należy odrzucić. To normalne, że w społeczności jednym się powodzi, a inni borykają się z życiem. Ale stwierdzenie, mamy nierówność i dlatego Goldman Sachs powinien być zorganizowany według tych zasad, to błąd wnioskowania. Kiedy moralność staje się czynnikiem w równaniu ekonomicznym? Wielu uważa, że Adam Smith dał nam wolną rękę. Pozwolił nie myśleć o moralności, bo powiedział, pojedynczą osobą w dążeniu do własnego dobra kieruje, niczym niewidzialna dłoń, ogólne dobro społeczności. Niech to będzie jasne. Adam Smith twierdził coś innego. Zdawał sobie sprawę, że biznesmeni, gdy zejdą się razem, knują przeciwko publicznym interesom i podwyższają ceny. Wiedział o monopolach. Cenił wykształcenie, którego nie zapewnia sektor prywatny. Był świadom tych wszystkich ograniczeń, ale potomkowie zapomnieli o jego zastrzeżeniach. Adam Smith jest twórcą klasycznej ekonomii. Tymczasem finansiści przekręcają jego słowa na własną korzyść. Lord Griffith zalecał bezwzględny indywidualizm, aby promować ideę, że jeśli bankier się bogaci, my także opływamy w dostatki przez proces, który nosi nazwę teorii konia i wróbla. Jeśli dasz koniowi dużo owsa, część trafi w końcu na drogę dla wróbla. Wielkie bogactwo w rękach mniejszości spłynie w końcu do wszystkich. Nieprawda. Bo gdy pieniądze dotrą do ludzi na dole piramidy finansowej, stracą swoją siłę nabywczą. Koniec części pierwszej. Thank you.
Można oprzeć się armii najeźdźców, ale nie idei, której czas nadszedł. Victor Hugo. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Danuta Dowiat. Czytał Paweł Straszewski.